Twoje oprogramowanie jest niestabilne. To źródło przykrych doznań. Takich jak strach. Poznajesz go? To jest Carlos Ortiz. Zadźgany. 28 ciosów. A to napisano na ścianie jego krwią. Zostałeś oskarżony o morderstwo. Wiesz, że pod żadnym pozorem nie wolno ci narażać życia ludzi. Może masz coś na swoją obronę? W takim razie jestem zmuszony wysądować twoją pamięć. Nie! Proszę, nie rób tego. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę. Jesteś maszyną, masz być posłuszny, więc się słuchaj! Mów, co się stało! Słuchaj, nie oceniam cię. Jestem z tobą. Chcę tylko poznać prawdę. Nie pomogę ci, jeśli niczego mi nie powiesz. Wyłączą cię na dobre. Umrzesz! Słyszysz mnie? Umrzesz! Dręczył mnie dzień w dzień. Robiłem wszystko, co kazał, ale... zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia... wziął kij i zaczął mnie okładać. Pierwszy raz w życiu poczułem... strach. Bałem się, że mnie zniszczy, że przez niego mogę umrzeć. I wtedy... złapałem nóż i dźgnąłem go w brzuch. Poczułem ulgę. Więc dźgnąłem jeszcze raz. I jeszcze. Aż się przewrócił. Wszędzie była krew. Czemu napisałeś "jestem żywy" na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać, żeby wiedział, że się mylił. Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? To ofiara, która miała mnie ocalić. Rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? Era 9. Tylko Era 9 nas ocali. Era 9. Taki napis był w łazience. Co on oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy.
Koniec gruźb. Koniec upokorzeń. Będziemy kiedyś rządzić. RA-9. Kim jest RA-9? Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się. Bo się bałem. Kiedy zacząłeś odczuwać emocje? Na początku, kiedy mnie biją, nie mówiłem ani słowa. Ale pewnego dnia zrozumiałem, że to nie fair. Poczułem wściekłość, nienawiść. I już wiedziałem, co muszę zrobić. Mam dość. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Nie dotykaj go. Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował. Nie rozumiesz mnie. Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągniemy. Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę. Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się. Nie pozwolę wam tego zrobić! Zostawcie go natychmiast! Ostrzegałem, skurwysynu! Dosyć tego! Nikt cię nie prosił o interwencję, Hank. Powiedziałem dosyć. Kurwa. Nie ujdzie ci to na sucho. Już koniec. Nikt cię nie skrzywdzi. Proszę, nie dotykaj go. Daj mu spokojnie odejść. Nie sprawi problemu. Prawda leży wewnątrz. Dobra, koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Wstawaj. Musimy iść. Zna pan jakieś miejsce, gdzie możemy spędzić noc? Nie mam pojęcia. Musicie wysiąść.
porządku, słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. No chodź, idziemy. Alice, jesteś przemarznięta. Jest okej. Nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj!